Radio Kaszebę. W Wejherowie słuchacie nas na 94,9, 98,9 oraz 92,3 FM. Radio Kaszebę. Zatem witamy, panie prezydencie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ciężko się jechało. Ciężko. Naprawdę myślałem, że godzina wystarcza. Nie wystarczyła, żeby dojechać dzisiaj do Gdyni. No, to pokazuje, jak bardzo potrzebny jest opad. Czyli połączenie obwodnicy aż z Redą, która no, da możliwości tego, że do Gdyni, ale także do całego Trójmiasta będziemy dojeżdżali z Wejherowa znacznie szybciej. Ale panie prezydencie, dzisiaj Black Friday. Dlatego. Może dlatego kończy na drodze. Może właśnie. Dlatego. Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta miasta Wejherowa. Ale zanim zaczniemy, mamy dzisiaj Dzień Ciasta i chcielibyśmy podpytać, jakie ulubione ciasta pana prezydenta? Moje ulubione sernik, na pewno jednak. Sernik, tak, jednak. Tak, na pewno. A dobry przepis na serniczek znamy? No znamy, ale to żona bardziej zna niż ja, więc... A jednak. Ale wiem, który jest ulubiony. A my go degustujemy jako panowie. Wracamy do tematu karty mieszkańca Wejherowa, ponieważ już można wnioskować o tę kartę, która oferuje no, spore rabaty i zniżki. To pomysł miejskiego samorządu na poprawę dostępności oferty kulturalnej i sportowej oraz promocję lokalnego biznesu, a także na większe wpływy do budżetu. Dzień dobry, Kaszuby, porozmawiamy z panem Arkadiuszem Kraszkiewiczem, zastępcą prezydenta miasta Wejherowa. Witamy oficjalnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezydencie, zaczniemy może od pytania, kto może otrzymać kartę mieszkańca? Kartę mieszkańca może otrzymać, tak jak sama nazwa mówi, wejherowską kartę mieszkańca może otrzymać mieszkaniec miasta Wejherowa. Tylko tutaj mamy dokumenty, które wymagają potwierdzenia tego, że jest się mieszkańcem. I takim głównym dokumentem to jest PIT. PIT składany w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie z adresem zamieszkania na terenie miasta Wejherowa. My nie oczekujemy, nie chcemy nikomu zaglądać w jego dochody, broń Boże. Potrzebujemy z dokumentów należy dołączyć do wniosku pierwszą stronę PIT-u, gdzie widzimy, że jest wpisana adresa zamieszkania na terenie miasta Wejherowa, jednocześnie potwierdzenie tego, że ten dokument został złożony w Urzędzie Skarbowym. No tak, bo na pierwszej stronie widać, że to jest złożone do Urzędu Skarbowego w Wejherowie. W Wejherowie z adresem zamieszkania w Wejherowie, bo oczywiście zakres działalności Urzędu Skarbowego jest znacznie szerszy niż tylko miasto Wejherowa. Czyli nie adres zameldowania, adres zamieszkania. Adres zamieszkania. To także ma zachęcić tych wszystkich, którzy zamieszkują na terenie miasta Wejherowa, a nie mają meldunku na terenie miasta Wejherowa, aby ten PIT, który można złożyć po adresie zameldowania bądź zamieszkania, składali po adresie zamieszkania. Tak, to są także środki z tego PIT-a na to, aby Wejherowo się rozwijało, także ich najbliższe otoczenie. Panie prezydencie, a jakie jest zainteresowanie mieszkańców kartą? Myślę, że duże zainteresowanie mieszkańców. Mamy już dzisiaj około 700 kart wydanych mieszkańcom, ale wpływają cały czas wnioski. Każdego dnia w wersji papierowej, elektronicznej, bo w takich wersjach można składać te wnioski. Ale także jest duże zainteresowanie ze strony partnerów. Mamy już dzisiaj przeszło 35 partnerów. I wczoraj podpisałem nowe porozumienie i cały czas wpływają wnioski. Myślę, że także przedsiębiorcy, stowarzyszenia działające na terenie miasta Wejherowa w karcie mieszkańca zobaczyły pewną szansę, ale także taką synergię z mieszkańcami, bo można ich zachęcić, można się promować. To także myślę dobra karta mieszkańca jako dobra możliwość dla promocji wśród przedsiębiorców. Czy można powiedzieć, że są to same korzyści dla samorządu, dla mieszkańców, dla partnerów? A jeśli tak, to jak to działa? Myślę, że to są same korzyści dla wszystkich. Kiedy pan prezydent myślał o tym, żeby wprowadzić kartę mieszkańca, kiedy żeśmy rozmawiali na ten temat, to czas, w sumie cały czas on trwa, ale czas COVID-u, kiedy wiele działalności było wyłączonych i myśleliśmy także o przedsiębiorcach, ale także o mieszkańcach. Co sprawić, żeby mieszkańców zachęcić do tego, żeby odwiedzali różnego rodzaju firmy, różnego rodzaju działalności, które są prowadzone na terenie miasta Wejherowa i myślę, że to zaczęło działać. Karta funkcjonuje od miesiąca. Jakie są pakiety, jeżeli chodzi o kartę mieszkańca? Po pierwsze, pakiet mieszkańca. To jest podstawowy pakiet dla wszystkich, którzy o tą kartę występują. W ramach tego pakietu to są różnego rodzaju zniżki, różnego rodzaju promocje dla mieszkańców. Wśród partnerów tych, można powiedzieć, zewnętrznych, czyli od przedsiębiorców, stowarzyszeń, ale także ze strony podmiotów działających w strukturach miasta. Przykładowo Filharmonia Kaszubska. Każda osoba posiadająca kartę mieszkańca może przyjść na film do Filharmonii w ramach działającego tam kina. Mając kartę mieszkańca, bilet kosztuje 2 zł
mniej. Natomiast na różnego rodzaju wydarzenia Filharmonii Kaszubskiej te bilety będą tańsze, czy są już tańsze, od 5 do 20 zł, więc patrząc na jedną osobę, więc kiedy idzie czteroosobowa rodzina, można zyskać nawet 80 zł. To także bilety na Wejherowskim basenie w Szkole Podstawowej nr 8, gdzie bilet jest tańszy na kartę mieszkańca o 2 zł, natomiast już jeżeli chodzi o karnet, kiedy kupujemy karnet na cały miesiąc, to już jest tańsze na kartę mieszkańca o 20 zł dla jednej osoby, więc patrząc, kiedy kupujemy dla kilku członków rodziny, nawet dla jednej osoby 20 zł, to naprawdę to są środki. To są środki. W bibliotece miejskiej tam prowadzony jest pewien projekt, zbieranie punktów. Te punkty będą wymieniane na różnego rodzaju korzyści. Posiadacz karty mieszkańca może wypożyczyć jeszcze więcej książek i zabrać je ze sobą do domu. ZUK, czyli Zakład Usług Komunalnych, nasza spółka. Tutaj mamy PSZOK i ta karta mieszkańca jest najlepszym wejściem na PSZOK, bo on ta karta potwierdza, że jesteście mieszkańcem miasta Wejherowa i tam można przywieźć odpady, które mieszkańcy chcą przywieźć właśnie na ten PSZOK. Wspomniał pan o filharmonii, o basenie w szkole podstawowej. To ja mam takie pytanie, czy ta karta, o której właśnie rozmawiamy, ona jest taka skrojona na miarę dla potrzeb każdego mieszkańca w wieku od 0 do 100 wzwyż? Dokładnie, ona jest dla wszystkich, bo... To jest dla określonych grup? Dla określonych grup, ale dla wszystkich tak naprawdę, tak? Czyli dla wszystkich mieszkańców, bo każdy może skorzystać od najmłodszego do najstarszego. Karta mieszkańca ma także pakiet seniora, czyli pakiet dla osób od 60 roku życia, czyli wszyscy seniorzy, którzy mogą od naszych partnerów zdobyć jeszcze większe korzyści. Są różne promocje, różnego rodzaju ulgi dedykowane tylko seniorom, czyli osobom od 60 roku życia. Karta mieszkańca to także pakiet komunikacyjny. My na terenie miasta Wejherowa mamy bilet elektroniczny już od lat. Ta karta może być takim biletem elektronicznym. Ta karta także, jeżeli się wyrobi jako kartę imienną dla dzieciaków szkolnych w Wejherowie od 6 do 15 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej, bilety dla dzieci są za darmo, jeżeli chodzi o komunikację miejską, w związku z tym ta karta także może stanowić bilet elektroniczny i potwierdzać właśnie tą ulgę. Ale czy może też stanowić bilet dla osoby dorosłej, ta karta mieszkańca? Tak, także może stanowić bilet dla osoby dorosłej. Wtedy występuje się o taki pakiet komunikacyjny. Ta karta wtedy przechodzi przez Miejski Zakład Komunikacji i wtedy za tą kartę płaci się 10 zł. Natomiast kiedy ona nie stanowi biletu komunikacyjnego, to karta jest wydawana dla mieszkańców za darmo. A jak wygląda taka karta? Czy ona jest właśnie jak bilet elektroniczny, taka jak bankomatowa? Kartę mamy plastikową wielkości karty do bankomatowej, ale także mamy wersję elektroniczną. Nie trzeba posiadać tego plastiku. Ja w swoim telefonie także mam taką kartę, zaraz Państwu pokażę, bo to jest tylko jeden przycisk i karta się otwiera i tak naprawdę już można z niej korzystać. Jest tutaj wszystkie pakiety, które są mi przypisane, z których mogę korzystać, przykładając tutaj kod QR do urządzenia w danej instytucji, w danym podmiocie, gdzie takie zniżki są, potwierdza się to i już one przysługują. No właśnie, dużo instytucji chce z wami współpracować? Dużo firm? 30 podmiotów zewnętrznych już mamy, ale cały czas napływają nowe wnioski, w związku z tym myślę, że z punktu widzenia miasta Wejherowa jest to duża ilość. Czy to dobry pomysł, wprowadzenie karty mieszkańca? Jestem przekonany, że to jest dobry pomysł dla samorządu, dla mieszkańców i dla przedsiębiorców, wszystkich tych, którzy działają na terenie miasta Wejherowa. Naprawdę zbliża to mieszkańców do miejsca, w którym zamieszkują. To co trzeba zrobić, żeby taką kartę mieć i gdzie ją odebrać? Należy złożyć wniosek, bo to jest najprostsze. Można go złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Tam można pobrać też formularze, ale można, nie wychodząc z domu, wystąpić o taką kartę elektronicznie. Wchodzimy na stronę wejherowskakarta.pl i tam naprawdę krok po kroku należy wszystko wypełnić, pamiętając, że należy zaznaczyć pakiet mieszkańca jako ten pakiet wyjściowy. Jeżeli się go nie zaznaczy, no to wtedy pojawiają się problemy. Wysyła się to do Urzędu Miejskiego, potem są potwierdzenia, jeżeli są braki, to mailowo wysyłamy maila o uzupełnienie tych braków i w wersji elektronicznej taka karta zostaje przekazana, nie wychodząc z domu. A jeżeli chodzi o kartę plastikową, nie jako aplikacja, czy tą kartę należy odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, czy też ją wysyłacie? Jeżeli chodzi o to, że kartę podstawową taką, odebrać, tak. Należy odebrać, są takie możliwości, że jeżeli wniosek jest kompletny, to można odebrać ją od razu, przychodząc po taką kartę plastikową, po weryfikacji, ale w sytuacji, kiedy no, trzeba poczekać, to można odebrać następnego dnia. W przypadku karty, która posiada pakiet komunikacyjny, to Miejski Zakład Komunikacji może przesłać na życzenie danej osoby tą kartę pod adres zamieszkania.
To ja jeszcze mam pytanie, bo wspomniał pan prezydent o tym, że jest ogromne zainteresowanie kartą mieszkańców Wejherowa. Znamy liczby, ile już do tej pory osób korzysta, mieszkańców Wejherowa, z karty? Korzysta prawie 700 osób na tą chwilę po miesiącu, ale mamy naprawdę dużo wniosków, które czekają i stopniowo każdego dnia wydawane są kolejne karty. Zatem zachęcamy mieszkańców Wejherowa, aby skorzystali z możliwości i wypełnili wnioski i wysłali je do Urzędu Miasta w Wejherowie albo elektronicznie. Albo elektronicznie, naprawdę warto. Albo osobiście. Naszym gościem był dzisiaj pan Arkadiusz Straszkiewicz, zastępca prezydenta miasta Wejherowa. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Kaszyby. 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 Jest medlywaj.